wszyscy Państwo doświadczyliście tej wyjątkowej gościnności i energii, jaką cechuje Małopolan, jaką pokazują na co dzień Małopolanie. Ja wiem, że pan premier się śmieje, że nie są może tacy wylewni, czy nie są może tacy, może troszkę oszczędni, o. Ale Małopolan cechuje właśnie gościnność i energia. Szczególnie chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli na spotkaniu w Małopolsce Zachodniej, bo to Małopolska Zachodnia jest najbliższa mojemu sercu. I wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu oraz parlamentarzystom, którzy odpowiadali na pytanie, byli na spotkaniach, między innymi w moich ukochanych Kętach, w Oświęcimiu, w Andrychowie, w Wadowicach, w Myślenicach, no i na koniec w bardzo licznej grupie Suchej Beskidzkiej. Bardzo Was pozdrawiam i dziękuję za to, że byliście. W tych wszystkich spotkaniach uczestniczyliśmy w grupach parlamentarzystów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami, na których się znają. Ja mam taką trudną może troszeczkę rolę, ponieważ zajmuję się rolnictwem. Ale chciałabym tylko przypomnieć, że Małopolanie to są bardzo zaradni ludzie. I nie mam tu na myśli, Olku, pana Obajtka, który malował szkołę przed wyborami w trakcie kampanii wyborczej, w ten sposób sobie wymalował ładny majątek, jak mówisz, z panią Szydło, tylko mam na myśli rzeczywistych Małopolan, którzy na co dzień są bardzo pracowici, zaradni i uwielbiają wolność i chcą tego oddechu, tego tlenu. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Polska zaczyna się dusić i to jest widoczne. Widoczne i zauważają to też rolnicy. Pamiętajmy, że rolnicy w większości głosowali na PiS. W tej chwili, może mało kto pamięta, że Małopolska to prawie, powierzchnia Małopolski to prawie 60% gospodarstw rolnych. To gospodarstwa rolne stoją małymi gospodarstwami rolnymi Małopolski. Słuchajcie, średnia gospodarstwa w Małopolsce to jest 4 hektary. Może posłowie z Wielkopolski się uśmiechną, ale u nas to są właśnie małe gospodarstwa rodzinne. I dlatego chciałam wam powiedzieć, co się dzieje w rolnictwie. A żeby nie zagadać, ponieważ jest to mój konik, to przytoczę tylko 4 przykłady. Po pierwsze, PiS w 6 programach rolnych mówił o tym, jak będzie dbał o małe gospodarstwa rolne. Chcę wam powiedzieć, że trzoda chlewna, która była hodowana, świnie po prostu, które były hodowane w małych gospodarstwach rolnych, w 2015 roku mieliśmy w Polsce 250 tysięcy stad trzody chlewnej. Zgadnijcie, ile zostało w 2023. 56 tysięcy. To jest właśnie działanie PiS-u, po pierwsze nieodpowiedzialne, które doprowadziło do likwidacji hodowli trzody chlewnej w Polsce. To ci, którzy na sztandarach nosili największe hasła o zabezpieczaniu gospodarstw rolnych, o dbaniu o rolników, zaorali polską wieś. Trzoda chlewna w 2020 roku znikało 36 stad świń dziennie w Polsce. A do Polski, w Polsce świetnie mają się duże koncerny, zachodnie koncerny. Prawdopodobnie większość trzody chlewnej to trzoda duńska albo niemiecka. Następnie ziemia rolna. I tutaj też mam, Olku, przykład Małopolski. Znacie pana wiceministra rolnictwa Kaczmarczyka. To takie wesele, 500 osób, traktor tutaj niby dostał, to niby był, ale potem się okazało, że ten traktor to tylko dzierżawiony, żebrata. To takie typowe dla przedstawicieli partii, małej partii. Ale słuchajcie, to jeszcze nic. PiS w 2016 roku wprowadził ustawę z huczną nazwą „Będziemy bronić polską ziemię, nie sprzedamy polskiej ziemi cudzoziemcom”. I co się okazuje? Po 8 latach w 2015 roku sprzedano 412 hektarów polskiej ziemi cudzoziemcom. W 2022 5199 hektarów. Ustawa, która miała chronić polską ziemię, doprowadziła do wzrostu ceny polskiej ziemi, czyli rolnik nie może jej tak łatwo kupić. I do tego jeszcze do patologii. Właśnie ten, że oto minister Kaczmarczyk, który ma brata, który mieszka zupełnie nie w miejscowości, w której ubiegał się o poddzierżawę ziemi. Pamiętajmy, mając w głowie to, że to 4,2 średnia gospodarstwa rolnego.
Zgadnijcie, ile dostał na poddzierżawę ziemi? 141 hektarów. Wszyscy okoliczni rolnicy byli załamani, bo każdy czekał na tą ziemię w dzierżawy. Nagle wiceminister załatwił ten od traktorów. I okazało się, że pierwszy raz w historii działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażono zgodę, żeby nie z rodziny, nie z tej gminy, rolnik dzierżawił 141 hektarów, po oczywiście niższej cenie. Głód ziemi w Małopolsce jest ogromny, więc wszyscy, którzy zajmują się rolnictwem, wiedzą, że te 141 hektarów to naprawdę katastrofa dla wizerunku tego, jak się dba o małe gospodarstwa. Ceny nawozów. Już mówiliśmy o tym złodziejstwie. Wiecie, i to jest takie nieprzyzwoite. Rolnicy, którzy zapłacili za nawozy ogromne sumy, 4-5 tysięcy za tonę, dostali jakieś jałmużnę za późno, za mało, jako rekompensaty za podwyżkę cen nawozów. A w tym samym czasie nawozy, czyli azoty, puławy i inni producenci nawozów zarobili krocie, miliardy. I nikt z tego nie wyciągnął żadnych konsekwencji. Spółki Skarbu Państwa zarabiają i wyciągają od rolników pieniądze. To rolnicy zapłacili tym spółkom Skarbu Państwa za te ogromne podwyżki cen. One mają się dobrze, a rolnicy bankrutują. Następnie afera zbożowa. No, afera zbożowa to jest coś, co jest niewiarygodne. Wychodzi minister rolnictwa i mówi, my damy najwięcej w historii, 10 miliardów damy rolnikom za to tylko, że stracili na cenie zboża. Ale 10 miesięcy nie robili nic, wiedząc doskonale, co się dzieje. Wpuścili do Polski niebadane zboże. Wpuścili do Polski niewiadomego pochodzenia zboże. Co więcej, udają, że nie wiedzą, gdzie ono jest. Na kontrolach w izbie celnej dowiedzieliśmy się, że celnicy no wprawdzie widzieli, że może zamiast 1000 na miesiąc wpływało 350 tysięcy ton zboża technicznego, ale no w zasadzie no wpływało. Na nasze pytanie, czy mają świadomość, że zboże, które nie było badane, wjeżdżało do Polski z na pewno z cechą spekulacji, to powiedzieli, że oni generalnie nie wiedzą. Ale minister rolnictwa i cały resort dokładnie wie, kto na tym zarobił, jacy kolesie na tym zarobili, gdzie to zboże jest i za ile zostało sprzedane. Nie chcą tego ujawnić, ponieważ w naszych podejrzeniach uczestniczą w tym głównie działacze PiS-u. Ja nie będę dłużej mówiła. 6 programów PiS-u niezrealizowanych, oszukani rolnicy i na koniec też mam raport. Po wszystkich spotkaniach rolnych w wielu miejscach chcę powiedzieć, panie premierze, rolnicy też są gotowi na zmiany i czekają na te zmiany. Myślę, że warto, żebyśmy wszyscy ruszyli na wieś i porozmawiali z nimi, że nie mają co liczyć na ludzi, którzy ich oszukują. Zwykle, normalnie oszukują. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, drodzy państwo, zacznę od cytatu. Szczęściem w nieszczęściu, że u nas była komuna i nie było czasu zajmować się tym, czym zajmował się Zachód od 1968 roku. Czy wiecie, kto to powiedział? Tak, te słowa ministra Czarnka, nie byłego członka Komitetu Centralnego PZPR. Nie byłego oficera Służby Bezpieczeństwa, ale aktualnego ministra edukacji, mówią najlepiej o tym, co PiS robi i co chce dalej robić w Polsce. My to obserwujemy od samego początku PiS-owskich rządów, od tego skoku i zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego, który najpierw stał się atrapą, a w tej chwili pośmiewiskiem instytucji, które ma czuwać nad konstytucyjnością prawa w Polsce. My to obserwujemy od pierwszej nowelizacji ustawy o prokuraturze. Tej, która wprowadziła możliwość usprawiedliwienia przez przełożonego
wszystkich nielegalnych działań prokuratorów i możliwość nagradzania tych działań, które właśnie niezgodnie z prawem są prowadzone. I całkowicie uzależniła prokuraturę od władzy wykonawczej. Pozbawiła obywateli ochrony prawnej, ale zaczęła chronić władzę przed obywatelami, bo tak działa współczesna prokuratura. My to obserwujemy od czasu, kiedy został zdjęty parasol ochronny, ten prawny, parasol ochronny nad głowami polskich sędziów. To wszystko, przeciwko czemu tysiące Polaków protestowało na ulicach ponad 250 miast w Polsce. Także tutaj, w naszym ukochanym Krakowie, na tymże krakowskim rynku. I we wszystkich miastach i miejscowościach, które wczoraj odwiedzaliśmy. I to, że polscy sędziowie w znacznej większości starają się być niezależni, a wyroki dawać obiektywne, jest między innymi tego, że stanęliście, Polki i Polacy, po ich stronie. My to obserwujemy od czasu, kiedy komendanci policji, nie wszyscy, żeby była jasność, ale niektórzy, zaczęli znów postrzegać rolę policji jako tej formacji, która ma chronić władzę przed obywatelami, a nie obywateli, przed przestępcami i przed władzą. I komendant Szymczyk, odpalający granatnik w swoim gabinecie, najpierw powinien odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tutaj, nieopodal od tego rynku, pod halą Sokoła, zdecydował się na to, aby zgromadzić siły przeciwko protestującym obywatelom w trakcie zebrania partyjnego PiS-u. Oni nie robili nic złego. Oni demonstrowali. Polacy i Polki mają prawo do demonstrowania swoich poglądów, bez względu na to, kiedy i gdzie. Odbywało się wszystko w sposób legalny. Do tej pory ani ja, ani Michał Szczerba, jeśli chodzi o Warszawę, ani Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymaliśmy wyjaśnienia w tej sprawie. A to nie tylko o Kraków chodzi. Ograniczają wolności i prawa obywatelskie. To widać gołym okiem. Także prawa kobiet. Cisną samorządy. Chcą je docisnąć do spodu, bo wiedzą, że samorządy są niezależne od władzy centralnej i wiedzą, że to jeden z najważniejszych dorobków polskiego przełomu. Odtworzyli nomenklaturę. Zamiast Korpusu Służby Cywilnej jest w tej chwili szarańcza urzędników, szarańcza uczestników nominatów w spółkach Skarbu Państwa, którzy doją społeczeństwo, doją obywateli. Ukradli obywatelom telewizję. Zamienili ją w propagandową maszynerię, która przypomina do złudzenia to wszystko, z czym walczyliśmy w latach 70. i 80. Dlaczego o tym mówię? Chociaż ta lista jest znacznie długa. Dlatego, że to jest to wszystko, co musimy posprzątać. Musimy posprzątać kraj po PiS-ie. To jest nasze zadanie i to jest nasz obowiązek. Nie zrobimy tego sami. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie przy pomocy i przy udziale tych Polaków, którzy miłują wolność, demokrację, prawa obywatelskie i opowiadają się po stronie prawdy. I taki właśnie będzie ten marsz 4 czerwca. To będzie marsz wolności, demokracji i prawdy, panie premierze, tak jak pan zapowiedział. Premier Tusk wezwał wszystkich do uczestnictwa w tym marszu. Ten marsz będzie początkiem drogi do zwycięstwa. Będzie początkiem drogi do odbudowywania demokracji, praworządności, praw obywatelskich, szacunku dla obywatela. I tego, co najważniejsze, rządów prawa w Polsce. Dziękuję bardzo. Jagna Marszułajtis-Walczak. Zapraszam.
Panie premierze, szanowni państwo, koleżanki, koledzy parlamentarzyści, samorządowcy, nasi przyjaciele, drużyno Tuska, witajcie w Małopolsce. Korzystając z tej okazji, że pan premier i klub parlamentarny jest dzisiaj właśnie w Małopolsce, chciałabym przypomnieć nasze naprawdę świetne decyzje, które podejmowaliśmy za rządów pana premiera Tuska. Jadąc z Krakowa do Zakopanego, bardzo często, bo pokonuję tą drogę bardzo często, zawsze jestem dumna. Zawsze jestem dumna z tego, że poprawiliśmy bezpieczeństwo mieszkańców Mogilan, budując kładkę w Mogilanach nad Zakopianką, że już tam nie giną ludzie. Bardzo jestem dumna i dziękuję bardzo, panie premierze, za to, że udało mi się pana przekonać do tego, żeby podjąć decyzję o budowie nowej Zakopianki na trasie Lubień-Rabka z tym fantastycznym tunelem, który dramatycznie skraca czas przejazdu do Zakopanego i który PiS odtrąbił jako swój sukces, nawet nie zapraszając przedstawicieli Unii Europejskiej, z której były na to środki. Tak, to były nasze decyzje i jesteśmy z nich dumni. W Białym Dunajcu słuchaliśmy się w głos mieszkańców, którzy prosili o to, aby pozostawić ich most w starym śladzie. Tak, zrobiliśmy to tak, jak oczekiwali mieszkańcy. I wreszcie w Poroninie, przed samym Zakopanem, gdzie korkowały się tysiące aut w szczycie sezonu turystycznego, podjęliśmy decyzję o przebudowie korkującego się skrzyżowania na nowoczesny węzeł komunikacyjny. To były nasze decyzje, to były decyzje rządu premiera Tuska, za które bardzo dziękujemy. Jestem w polityce już ponad 10 lat. Jak przyszłam prosto ze sportu do polityki, do Sejmiku Województwa Małopolskiego, marzyło mi się to, żeby dzieciaki w Małopolsce, które mieszkają i czasem mają za oknem wyciąg narciarski, ale nie zawsze mogą jeździć na tych nartach, bo albo ich na to nie stać, albo po prostu z różnych innych przyczyn nie mogły tego robić, mogły uprawiać narciarstwo i pochodząc z Małopolski, żeby nabyły te umiejętności. Przygotowałam program i wraz z marszałkiem województwa małopolskiego, wtedy ówczesnym Markiem Sową, wdrożyliśmy program Jeżdżę z głową. Program upowszechniania sportu, narciarstwa biegowego i snowboardu. I przez 10 lat ten program funkcjonował w Małopolsce. Skorzystało z niego 30 tysięcy dzieci. I teraz wiecie państwo, co się stało? Kiedyś napisałam pismo do marszałka województwa małopolskiego, jak się ma ten program, ile dzieci korzysta, w jakich gminach jest największe zainteresowanie, bo ludzie na spotkaniach mi dziękowali, mówili, że to jest coś wspaniałego, że te dzieciaki w ramach WF-u, w ramach Białej Szkoły, zamiast ćwiczyć w sali gimnastycznej, w zimie po prostu jeżdżą, uczą się jeździć bezpłatnie na nartach, bo to był nasz program. I jak się marszałek Kozłowski dowiedział o tym, że to jest mój pomysł i Platformy Obywatelskiej, to zlikwidował ten program. Więc ja, panie premierze, mam nadzieję, że jak wygramy te wybory, to nie tylko przywrócimy ten program w Małopolsce, ale rozszerzymy na całą Polskę, bo Polska na 16 województw, 14 województw ma infrastrukturę narciarską i te dzieciaki mogą ćwiczyć, mogą w inny sposób realizować lekcje WF-u. Moi przedmówcy mówili o tym, również pan premier, o tym, że czujemy zmianę, o tym, że coraz więcej osób ma odwagę, że przychodzi na nasze spotkania, że nauczyciele już wiedzą, że nie mogą się bać tej władzy, że znajdują w sobie siłę, znajdują w sobie odwagę, przychodzą do nas na spotkania coraz liczniej i mówią o tym, co ich boli, jak im jest ciężko i że chcą tej zmiany. Tu w Małopolsce, ale szczególnie na Podhalu, w Beskidzie Niskim, w Limanowej, Mszanie Dolnej czy w Nowym Targu żyją ludzie bardzo odważni. Pani Małgorzata w Limanowej zorganizowała strajk kobiet. I wiecie, co się stało? Policja
zrobiła jej sprawę w sądzie za to, że zorganizowała strajk kobiet. Dokładnie. Pewna położna w Nowym Targu została zwolniona w czasie pandemii za to, że skrytykowała dyrektora szpitala za brak maseczek w trakcie pandemii i za to, że musiała sama sobie przygotować maseczkę do pracy. Tak pisowski dyrektor potraktował położną w czasie pandemii. A w Zakopanem, szanowni państwo, PiS, który mówi, że jest za życiem, za rodziną, że chcą mieć więcej dzieci, co postanowili? Zamknąć porodówkę. Więc pojechaliśmy tam razem z panią marszałek Kidawą-Błońską, z panem marszałkiem Tomaszem Grodzkim. Interweniowaliśmy wiele razy. Za trzecim razem te położne, które tam pracowały, pracują na tym oddziale, znalazły w sobie siłę i odwagę i wystąpiłyśmy razem. Wystąpiłyśmy razem na konferencji prasowej. Postraszyłam ich wtedy kontrolą NIK-u i powiedziałam im, dyrekcji szpitala, że nie może być tak, że w powiecie tatrzańskim nie mają gdzie kobiety rodzić dzieci. Uratowaliśmy tą porodówkę, ale cały czas musimy mieć rękę na pulsie i cały czas musimy patrzeć tej władzy na ręce. Dla mnie skrót PiS to Pinokio i spółka. Dlaczego? Wczoraj w Limanowej, jak powiedziałam właśnie o tym na spotkaniu, to pewna pani, albo w Niedolnej to chyba było, pewna pani powiedziała, że jak ja tak mogę mówić, że to jest Pinokio i spółka o rządzie? Przecież to jest premier, urzędnicy państwowi. No szanowni państwo, mam pełne prawo do tego, żeby tak mówić. Ta pani, jest, która do mnie to powiedziała, jest emerytką. I ja jej powiedziałam, że PiS oszukuje i okrada Polaków. Pinokio dlatego, bo został skazany dwukrotnie za kłamstwo. Tylko dwa razy go skazali, bo przecież kłamie tysiąckrotnie. Natomiast spółka dlatego, że rozdają, okradają Polaków i rozdają między swoich. Natomiast wyjmują, w jedną kieszeń wsadzają ci 500+, a z drugiej strony, z drugiej kieszeni wyciągają ci 1500 albo 3000 na zakupy, na rehabilitację, na zakup niezbędnych środków czy leków do życia. Co więcej, dlaczego kłamią? Ano dlatego, że mieli pomagać najsłabszym, mieli pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Jak pomagają? Ja wam to powiem, jak pomagają. Stworzyli Fundusz Solidarnościowy dla osób z niepełnosprawnościami. Była nawet taka ustawa. Ten fundusz się ustawowo tak nazywał. Po roku czasu oni sobie wymyślili, że zlikwidują nazwę z niepełnosprawnościami i został sam Fundusz Solidarnościowy. I mówię do tej pani na tym spotkaniu. Właśnie tak jest, proszę pani, że pani z pieniędzy, które miały być dla osób z niepełnosprawnościami, dostaje 13 i 14 emeryturę, a oni dalej zbierają na zrzutkach, zbierają odpisy podatkowe, żeby zakupić dla swoich dzieci turnus rehabilitacyjny, czy siedzisko, czy pianizator. Prawda jest taka, że PiS to hipokryci. A sztandarowym tego przykładem jest to, że podkomisja stała do spraw osób z niepełnosprawnościami, której przewodniczy poseł PiS-u Leszek Dobrzyński, przez 3 lata kadencji Sejmu, tej obecnej, spotkała się 2 razy. Dopiero po mojej interwencji, kiedy powiedziałam o tym w radiu RMF, to media urządziły panu Dobrzyńskiemu taką jazdę, że teraz spotykamy się praktycznie za każdym posiedzeniem. Ale nic by nie było w tym takiego strasznego, gdyby nie to, proszę państwa, że ten pan przewodniczący, za to, że przewodniczył komisji, która nie pracowała, przez cały czas trwania dostał prawie 37 tysięcy złotych wynagrodzenia. Kolejną panią, która upokarza osoby z niepełnosprawnościami, rodziny i dzieci, jest pani kurator Nowak, która chce wykluczyć ze szkoły
dzieci z niepełnosprawnościami. Chciałabym jeszcze powrócić do tego odpisu, bo jeżeli Państwo wiecie, do mnie czasami zwracają się rodzice i mówią, że jeżeli już Państwo nie pomaga, to przynajmniej niech nie przeszkadza. Chcieli opodatkować zrzutki. Udało się zatrzymać to szaleństwo. Chcieli odpis podatkowy, ten 1%, co do niedawna było, rozdzielać według oferty konkursowej przez ministra Glińskiego. Zatrzymaliśmy to szaleństwo. Co więcej, wprowadziliśmy poprawkę do ustawy o podatku dochodowym i dzięki naszym działaniom, działaniom opozycji, demokratycznego Senatu i jednym głosem później w Sejmie przeszła poprawka dotycząca odpisu podatkowego. I dzięki opozycji ten odpis dzisiaj wynosi 1,5% podatku. Mogłabym o tym mówić długo. Chciałabym jeszcze powiedzieć tylko o jednej bardzo ważnej rzeczy, najbardziej aktualnej. Trwają protesty osób z niepełnosprawnościami o możliwość dorabiania na świadczeniu pielęgnacyjnym, a ostatnio o pomoc w postaci asystenta. To przecież był ich flagowy program, że będą asystenci dla osób z niepełnosprawnościami. I co się stało? W pierwszym roku tego programu dla dzieci program asystenta przewidywał 2 godziny dziennie asystenta. W drugim roku tego programu, szanowni państwo, cały czas PiS i pani minister Maląg mówi o tym, jak oni to wiele dali pieniędzy na niepełnosprawnych i jak oni o wiele więcej niż poprzednia władza przekazują na to środków. Ale w drugim roku tego programu skrócili już ten program asystenta do 1 godziny dziennie, czyli 360 godzin rocznie. To było w zeszłym roku. A w tym roku osoby, które się ubiegają o asystenta dla swoich dzieci lub członków rodziny z niepełnosprawnościami, dowiadują się, że co z tego, że przysługuje wam 360 godzin na przykład albo 720, ale dostaniecie 150, czyli 0,5 godzinki dziennie. Taka jest opieka, taka jest troska rządów PiS-u nad osobami z niepełnosprawnościami. Wracając do górali, panie premierze. Górale to ludzie twardzi, hardzi i waleczni. Ja od 10 lat o różne rzeczy walczę. Najpierw walczyłam w sporcie, potem walczyłam o programy sportowe dla dzieci i teraz walczę o osoby z niepełnosprawnościami. I wierzę, że możemy zmienić ich rzeczywistość. Ludzie mają dość Pinokia i spółki. I mówią nam w Mszanie, w Limanowej, w Zakopanem, w Nowym Sączu, w Gorlicach i w innych miastach Małopolski, że są gotowi i przystępują do drużyny Tuska. I jedziemy na marsz 4 czerwca do Warszawy i będziemy tam walczyć o wolność, demokrację, praworządność i godność człowieka. Drużyna Tuska, zwyciężymy! Panie premierze, panie i panowie, ja myślę, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że wczoraj hejnał wolności, optymizmu, zmiany zabrzmiał z Krakowa, także wszyscy go usłyszeli. Tak powinno się zacząć przemówienie, ale ja mam pewien konkretny cel, mówiąc o tym optymizmie. Otóż naczytałem się książek o różnych autorytaryzmach. Naczytałem się książek o tym, jak państwa dostatnie i społeczeństwa mądre wybierały ucieczkę od wolności. I to, co się pojawia właściwie w każdej z tych historii, to jest taki moment pół na pół. Można wygrać, tak jak we Włoszech za Mussoliniego, właściwie przed Mussolinim, że mogą pójść razem chadecy i lewica, i konserwatyści, trzeba tylko złapać tę synergię, tę wspólną drogę, o której mówił pan premier. Ale kluczem jest to poczucie, że można wygrać. Podczas jednego spotkania, jeszcze przed tym hejnałem Wisły, tak powiedzmy, wczoraj pewien mądry profesor powiedział mi, ale przecież my przegramy. A drugi
siedział obok, powiedział, a nawet jak wygramy, to potem przegramy. Ja mu powiedziałem, wiecie panowie co, wy się znacie na swoim, ja się znam na swoim. I wiem, że to jest taki moment, kiedy trzeba ponieść optymizm i nadzieję. I kiedy każdy, kto nas spotyka, musi mieć pewność, że wygramy i że my wiemy, jak to zrobić. I że to nie jest po prostu optymizm jako pewien stan psychiczny. Tylko, że to jest nadzieja, która na czymś konkretnym jest posadowiona. Która z czegoś wynika. Jaki mamy stan rzeczy w Polsce? Mamy, ja nie boję się tego powiedzieć i stanę do każdej debaty. Mamy poważny początek autorytaryzmu z tendencją wzrostową. I musimy to sobie uświadomić, żeby właściwie zagrać. I to jest przyczyna, dla której potrzebujemy tej synergii i mobilizacji. Mamy sferę ubóstwa, skrajnego ubóstwa na 2,5 miliona ludzi. Mamy inflację i największy kryzys demograficzny od II wojny światowej. A zatem mamy prawo powiedzieć nie tylko do tych swoich. Wiecie państwo, do każdego przemówienia dobry jest obraz. No i teraz wchodzę w taką grę z panem premierem, bo on tam był, a ja mogę coś pomylić. Wychodzili ludzie ze strajku w 1988 roku. Z tego wiosennego. I wychodzili ludzie ze strajku i szli przez Gdańsk, czuli się osamotnieni, ale mieli nadzieję. I często jest tak w życiu, że idziemy, jest nas już dużo, ale jeszcze dużo ludzi stoi po bokach. Nie wiedzą, co zrobić. Może są z jakimś innym. Może się trochę krępują, bo wcześniej na kogoś innego głosowali. Może nawet odczuwają pewien dyskomfort. A myślę, że nie ma na tej sali nikogo oprócz mnie i Pawła. Jesteśmy z wami już 4 lata i to jest dobre doświadczenie, te 4 lata. To jest bardzo dobre doświadczenie. Także osobistej przyjaźni i zaufania, a to w polityce się liczy. Kto ma większy tytuł do tego, żeby to powiedzieć? Także do tych, którzy, ja to mówię, także do swoich przyjaciół w Małopolsce, zawsze gdzieś stąd robiłem politykę. Słucha Beskidzka jest, są Wadowice, jest jeszcze bardziej na zachód w Małopolsce i Tarnów i te wszystkie miasta, oprócz Krakowa, które człowiek zna. I do tych wszystkich ludzi, myślę, że jest to moment, żeby to wyraźnie powiedzieć. Nawet jakżeście nie głosowali. Nawet jak się wahacie, nawet jak nie czujecie się opozycją do obecnego rządu, to może was przekona taki argument. Polska jest naprawdę na rozdrożu. Polska naprawdę jest w szczególnym momencie. Popatrzcie, jak tracimy szansę w związku z tym nowym ładem na świecie, który się kreuje. Popatrzcie, jak Polska jest omijana dzisiaj. Popatrzcie na to humanitarne powstanie Polaków rok temu, którzy do swoich domów, statystycznie najmniejszych w Europie, do swojej jednej kuchni, nie do tej drugiej kuchni, którą ma każdy Anglik i Francuz, tylko do tej swojej lodówki wpuścili uchodźców, do swojej toalety. To było coś niesłychanego. My to musimy Polakom powiedzieć. I musimy zagrać na miarę tych aspiracji, które są słuszne tym razem. I po to jesteśmy tutaj razem. I już zmierzam do tego finału, żeby powiedzieć to jedno słowo, które się należy dzisiaj tutaj powiedzieć. I będę to robił przez całą kampanię, która przyjdzie niebawem. Mówiąc do tych niezdecydowanych, co to stoją na boku. My już z tą nadzieją i z tym hejnałem na ustach idziemy, a oni jeszcze nie wiedzą. Tak będzie 4 czerwca. Chciałbym im wszystkim, tym przyjaciółkom i przyjaciołom, którzy się wahają, powiedzieć, że to jest czas synergii,
czas jedności, czas ratowania honoru naszej ojczyzny, powiedzieć im krótko: chodźcie z nami, chodźcie z nami. Mam małą kartkę, będę mówić bardzo krótko, bo wiem, że bardzo wiele już zostało powiedziane. Słuchajcie, ale nie mogę nie zacząć od tego, żeby wam podziękować. Podziękować za to, że byliście na ziemi tarnowskiej. I za to, od czego zaczął pan premier. Że czasem w takich małych gminach, na Powiślu Dąbrowskim, wczoraj w Skrzyszowie, ale i w Brzesku i w wielu innych miejscach, przyjście na takie spotkanie to jest odwaga. I nie mówię, choć jak już kilka przykładów podała, nie mówię o tym tak, żeby sobie po prostu powiedzieć. Mówię z doświadczenia. Bo wyobraźcie sobie, że nie tylko nauczyciele boją się przyjść na spotkania, nie tylko pracownicy samorządowi, wójtowie, burmistrzowie boją się przyjść na spotkania, bo są potem prześladowani. Koleżanka, która razem z nami startowała w wyborach, z Bochni. Dotąd miała tyle nieprzyjemności, że musiała zmienić pracę. Więc jest odwagą przyjście na takie spotkanie. Ale po tych wczorajszych spotkaniach jest też nadzieja. Jest nadzieja i za tę nadzieję wam wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję w imieniu tych wszystkich wójtów, którzy mówią wyraźnie. Dwie posłanki PiS-u rozmawiają ze sobą podczas oficjalnego spotkania i mówią: a ten to dlaczego dostał pieniądze, jak on nie jest nasz? Hola, hola. Co to znaczy nie jest nasz? PiS pewnie o tym nie wie, że nie rozdaje żadnych własnych pieniędzy. To Polki i Polacy pracują na budżet i na to wszystko, co nazywa się PKB. I wszyscy mamy z tego korzystać, a nie nasi czy ich. To jest tak bardzo obecne w naszym życiu, że ja, tarnowianka, muszę wam powiedzieć, że Bareję oglądam na co dzień. Pewnie sam by się zdziwił, że został tak pięknie położony na łopatki. Mówię o budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa. Wiecie państwo, że był taki piękny program 100 obwodnic na stulecie niepodległej. No i na tym haśle się w zasadzie zakończyło, bo okazuje się, że te obwodnice to sobie trzeba samemu zbudować. Oni tylko mają program, a my sobie zróbmy sami. I ponieważ Tarnów był przygotowany, ale prezydent Tarnowa nie szczególnie się kolegom z PiS-u podobał, w związku z tym zdecydowali, że tak, pan premier zobaczył, czy jest ładny, czy brzydki. No, nie podobał się, bo nie jest z PiS-u. Więc koledzy z PiS-u zdecydowali, że tak, no tej obwodnicy w zasadzie nie będzie, ale żeby było ich, to zbudują sobie tę obwodnicę Tarnowa na przykład w Dębicy. A że 1,5 miliona złotych już na to wydano, no co tam 1,5 miliona złotych, 2 miliardy, przepraszam, poszły na Ostrołękę, zbudowali, rozbiorą, no i co? No to zbudują sobie obwodnicę Tarnowa w Dąbrowie, w Dębicy, czy gdzieś tam jeszcze w innym miejscu, bo to będzie ich projekt i ich pomysł. A u nas aleje Jana Pawła za ten czas rozjadą tiry i ile nieszczęść tam się jeszcze wydarzy. Och. Kochani, o jeszcze jednej postaci chcę powiedzieć, o której już dzisiaj kilkakrotnie mówiliście i powiem o tym ze smutkiem i ze wstydem. Chcę powiedzieć o pani kurator. Wiele rzeczy dzieje się w edukacji. Ludzie na naszych spotkaniach mówią często: błagamy was, zróbcie coś, żeby odciążyć dzieci, żeby wreszcie przywrócić jakiś elementarny szacunek nauczycielom i odrobinę zdrowego rozsądku do szkoły. Nie jest to proste i póki oni rządzą, to tego nie zrobimy. 2 dni temu czy 3 dni temu słyszałam wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, który nie wiedział o tym, i z wielką radością oświadczył całemu światu, że podręczniki do szkół będą bezpłatne w sierpniu. Prędko zadzwoniłam do Asi Kluzik-Rostkowskiej, bo sobie myślę, że zeszła na zawał, jak ma słabe serce, bo przecież to myśmy wprowadzili bezpłatne podręczniki, ale Morawiecki jeszcze o tym do dzisiaj nie wie. Nie wie też pani kurator Nowak o tym, co dzieje się w szkołach. Niechlubny przykład dziecka. Wszyscy znacie ten przykład. Właśnie w Małopolsce się zaczął. Pytanie, co pani kurator Nowak zrobiła w tej sprawie, żeby tragedii zapobiec? Nic.
Nie było słychać jej zdania, głosu, opinii, reakcji. Za to jeżeli nauczyciel idzie z uczniami po to, aby sędziowie czytali im konstytucję, to wylatuje z pracy. A dyrektor szkoły z Tarnowa za to, że zajął się rodziną w bardzo trudnej sytuacji, sąd rodzinny odebrał rodzicom dziecko i tak dalej, dostaje dyscyplinarkę. Skandal. Ale ten skandal musi się skończyć. Kochani, za nadzieję wam dziękuję, ale proszę o więcej. Wszystkie ręce na pokład. Tu w Małopolsce jesteśmy w stanie powiedzieć pani kurator do domu. Ale najpierw, to już naprawdę ostatnie zdanie. Wszyscy ci, którzy sobie rozdają pieniądze publiczne, którzy sobie decydują o tym, jak będzie wyglądała szkoła, oni wszyscy muszą usłyszeć. Rozliczymy was. Na pewno. Wspólnie z panem premierem byliśmy dzisiaj w Trzebini, już o tym pan premier mówił. Zrobił pan to, czego nie robią pisowcy. Oni tam się boją pokazać. Bo co prawda w Małopolsce są często, ale oni Kraków i Małopolskę znają tylko z odpustów, procesji i wyjazdów na Wawel. A jak jest realny problem, to ich nie ma. A, dzisiaj był wojewoda u burmistrza w Trzebini, koordynował całą akcję z 5 kilometrów z odległości. Panie premierze, dziękuję za tą wizytę i za tą nadzieję dla mieszkańców Trzebini, bo oni dzisiaj potrzebują pomocy. Dziękuję jako mieszkaniec Małopolski Zachodniej, ale również poseł z tego terenu, który chce im zwyczajnie pomóc. I wiem, że możemy to zrobić, bo pan w 2010 roku, kiedy tutaj w Małopolsce spotkała nas podobna tragedia w Landskoronie czy w Kłodnym koło Limanowej, w przeciągu kilku tygodni uruchomił pomoc. W przeciągu 3 tygodni otrzymali wsparcie finansowe, odszkodowanie, a po roku wprowadzali się do nowych domów, ci, którzy stracili swoje domy. To jest ta zasadnicza różnica między panem, między fachowcem, a nieudacznikami z PiS-u. I dlatego przygotujemy dla mieszkańców Trzebini podobny program. Po to, aby mogli czuć się na nowo bezpieczni, po to, aby mogła być odbudowana ta infrastruktura, która przynajmniej na najbliższe 20 lat po prostu została im zabrana. Ja wiem, jak często mówimy, że coś zrobimy, to od razu nas pytają, ale skąd kasa? I ja nie unikam tego pytania. Od razu podam przynajmniej 2 takie przykłady. W najbliższym czasie w Krakowie i w Małopolsce na imprezę, której nikt nie chciał, przepalą 500 mln zł. Gdyby tylko 100 milionów przesunęli do Trzebini, to przecież ci ludzie mieliby wiele rzeczy załatwionych. Ale oni tego nie potrafią zrobić, bo uważają, że zdjęcia na stadionach są lepsze niż nad zapadliskami. Problem w tym, że władzy nie sprawuje się dla zdjęć, tylko po to, aby pomagać ludziom. Druga kwestia, zablokowany Krajowy Plan Odbudowy. W Małopolsce dotychczas nieuruchomiony Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Mówiliśmy o tym wczoraj na spotkaniu w Chełmku. Nie robią, nie wiem, czy nie chcą, czy nie umią, ale prawda jest taka, że nie stać nas dalej utrzymywać tych nieudaczników. Dlaczego? Dlatego trzeba zmienić tą ekipę po to, aby przywrócić Polsce pieniądze na rozwój. Myślę, że mogę tak powiedzieć, że mam tutaj jakieś doświadczenie w tym zakresie, bo przecież za rządów premiera Tuska, powiem nieskromnie, też dokładałem jakąś w Małopolsce swoją cegiełkę i wspólnie z małopolską ekipą Platformy Obywatelskiej naprawdę bardzo wiele udało się zrobić. Wówczas udało się zrobić. Małopolska podniosła swój produkt krajowy brutto z 85 do 91% średniej krajowej. Rocznie nadganialiśmy o procent. Dzisiaj potrzebujemy drugiego takiego skoku. Potrzebujemy, jestem przekonany, zwłaszcza po wczorajszych spotkaniach, że to zrobimy. Pierwsze musimy wygrać wybory jesienią, a później powtórzyć to pół roku później w Małopolsce.
czuję tą samą energię, która była u nas w 2010 roku. Bo to nie jest tak, że w Małopolsce zawsze przegrywaliśmy. Mamy na swoim koncie sukcesy. Dwukrotnie wybraliśmy wybory samorządowe do Sejmiku Małopolskiego. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy sojuszników. Pan mówił dzisiaj, że praca musi się opłacać. W Krakowie i w Małopolsce jest grupa co najmniej kilkuset tysięcy osób pracujących w korporacjach krajowych czy międzynarodowych. Te firmy w bardzo wielu przypadkach trafiały do Krakowa i Małopolski za naszych rządów, bo stworzyliśmy im odpowiednie warunki do rozwoju. To są absolwenci naszych krakowskich uniwersytetów, które nigdy nie otrzymały w historii takiego wsparcia jak za naszych czasów. Nowy kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego za pana rządów, zresztą Kasia Matusiek-Lipiec prowadziła w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej tą ustawę. Akademia Górniczo-Hutnicza, praktycznie na nowo zbudowana. Inne uniwersytety też bardzo dużo środków finansowych. I dzięki temu mamy kadrę, która daje nam przewagę. Potrafimy korzystać z ośrodka uniwersyteckiego. I wreszcie przedsiębiorcy, ci, którzy już są dłużej na rynku, którzy odnieśli sukces, ale też i właściciele startupów. To szczególna grupa, panie premierze, ludzi zaradnych, ludzi, którzy nie potrzebują pomocy, ludzi, którzy potrafią sobie zadbać o własny los. Ale to jest grupa szczególna, o którą my powinniśmy bardzo mocno zawalczyć. Ta grupa często myśli tak jak my, choć im polityka na co dzień do niczego niepotrzebna. Mają takie kwalifikacje, że poradzą sobie w życiu doskonale. Ale my powinniśmy ich powalczyć po to, aby byli częścią naszej drużyny, bo wspólnie łatwiej nam będzie wygrać te wybory. No, masz rację, szefie, że zasłoniłeś oczy. Ja tu przemawiam w imieniu emerytów, aż się dziwię. No i ty też już jesteś chłopaku na emeryturze. Ale jak przyjechałeś, to Fedorowi się tak zachciało żyć, takiego kopa dostałem. Ale takiego jak wtedy, pamiętasz, 2007 rok, było gorzej. Kazali nam iść tam w jakieś koalicje, nie koalicje, 2007 rok. Dałem ci to zdjęcie. Dwa tygodnie temu taki chłopaczek siedział tam i wydawało się, że nic nie damy rady. To w czwartek było, a w sobotę wygraliśmy wybory i zaczęła się ta piękna, cudowna Polska dla mnie, radosna, jasna, czysta. Naprawdę. I ja takiej Polski chcę, bo mam do setki jeszcze tylko 25 lat, ale będę napieprzał w tej kampanii, Donald, tak samo jak ty od rana do wieczora, żeby usunąć tych łobuzów z mojego życia i z życia tego kraju. Tylko opiekujcie się nim, pilnuj się. No i teraz uwaga. Musisz się wysypiać, pamiętaj, bądź dzielny. Teraz chcę powiedzieć tak, że tak się cieszę, że te dzieciaki tutaj są, a po mnie będzie smarduch przemawiać. No przecież uruchomienie tych młodych ludzi fantastycznych, no to jest nasza siła i potęga. My, to znaczy ja mówię o sobie i o Grabarczyku, leśne dziadki, to my będziemy was wspierać, ale nie zabierzemy wam miejsca, które wam się będzie należało, jak wykonacie tę gigantyczną pracę każdego dnia. Każdego dnia. No i mam przykłady. Wczoraj byłem oczywiście, wysłali mnie do emerytów, nie do artystów, tylko do emerytów. I był Sienkiewicz, no ale on jeszcze jest dosyć tamtego. Natomiast była ta mała
A Aleksandra Gajewska, Ola Gajewska, pokaż się dziewczyno. W ogóle, no jest tam. Słuchajcie, to była potęga. Jak ona fantastycznie prowadziła te spotkanie z nimi. Jak wy jesteście przygotowani. Jak dowiedziałem się dokładnie z tego raportu, który wcześniej mi przekazywała Krysia Szumilas, ale potem Kinga Gajewska, Ola Gajewska. To jest ta siła Platformy i tą siłą my idziemy do tych wyborów. Pamiętajcie. I teraz tak, z takich rzeczy, które ja bym chciał naprawdę, szefie, żebyśmy przypilnowali do końca. Edukacja. Edukacja to jest podstawa bytu narodu. To nie ma żartu. W tej chwili polska szkoła sięgnęła XIX wieku. To nie może się wrócić. Obiecaliśmy i z Urszulą Augustyn i z Krysią Szumilas i z tymi dziewczynami, które mówią, że nie będzie rewolucji, ale muszą być ewolucyjne zmiany, bo inaczej staniemy się w ogonie Europy. To by było najgorsze. I druga rzecz, która padała na tym, która mnie też nie jest obojętna, to jest opieka nad osobami i pomoc osobom z niepełnosprawnością psychiczną, a zwłaszcza z tym, co się dzieje wśród dzisiejszej młodzieży. Ten program jest naprawdę bardzo, bardzo istotny. A na koniec powiem jeszcze coś z mojej działki. Pamiętajcie o kulturze. No jednak naród pozbawiony swojej myśli i kultury, no to bardzo przepraszam, ale to mi się... To nie może tak być. I ta kultura została teraz sprowadzona do jakichś ludzi, którzy zarządzają tym cenzura i tak dalej. Przypominam wam, jakie wrażenie byłeś, Donald, z nami tutaj na Tamarze Łempickiej na wystawie. Potem poszedłeś na przedstawienie 1989 i na te dziady, które Głuchowski wystawił w Teatrze Słowackiego z tymi szykanami, któremu szykuje pani Nowak i pan Terlecki. To ma duże bardzo oddziaływanie. Pamiętam te dziady nasze z 1973 roku. One przyjmowane były przez wszystkich Polaków jako otwarcie na wolność. I tymi słowami krótkimi z prologu spróbuję was przekonać o tych głębokich wartościach, które niesie za sobą kultura i jak ona dźwiga społeczeństwo. One brzmią tak, to fragment tylko. Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza, kiedy myśl w twojej głowie jako iskra w chmurze rozbłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza, lub sieje deszcz i burzę. Gdybyś wiedział, że ledwo jedną myśl rozniecisz, już czekają w milczeniu, jak grom żywioły, tak czekają twej myśli szatan i anioły. Ludzie, każdy z was mógłby, samotny, więziony, myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. Dziękujemy bardzo, panie senatorze. Jestem faktycznie takim troszkę młodszym pokoleniem Platformy Obywatelskiej tu w Małopolsce. Pochodzę z Łopusznej, przepięknej wsi w powiecie nowotarskim. Na 200-tysięczny powiat tylko 30% z nas mieszka w miastach, a reszta to mieszkańcy wsi. I co jest najtrudniejsze na naszych terenach? Najgorsze jest spotykane u ludzi poczucie bezradności, braku nadziei na zmianę w polityce, czy wiary w to, że nasz głos ma znaczenie. Jednak nowe pokolenie, które często wraca na ojcowiznę, zaczyna mówić dość. W Rabie Wyżnej, mateczniku Solidarnej Polski, czy suwerennej,
Wspierana przez ich polityków biogazownia w centrum wsi spotkała się z gigantycznym oporem. To właśnie nowe pokolenie Raby Wyżnej, między innymi Natalia i Ewa, wraz z założonym przez nie stowarzyszeniem zebrały 2000 podpisów przeciwko inwestycji na 4000 wieś. To tak samo w Jabłonce, gdzie województwo małopolskie wymyśliło kolejną obwodnicę Jabłonki, wsi na Orawie, bez praktycznie żadnych konsultacji z mieszkańcami. Jeden z komitetów w obszarze projektowanej obwodnicy udało się zebrać 500 podpisów na 700 uprawnionych do głosowania w tym obszarze. I tak powoli, krok po kroku, budzą się ludzie, często kiedy stykają się z bezwzględną machiną państwa PiS, nawet w tych małych miejscowościach. Wczorajsza akcja pozwoliła nam dotrzeć w najdalsze zakątki Małopolski. A dzięki obecności parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej ludzie poczuli, że ich głos może mieć znaczenie. Tę pracę będziemy kontynuować. I tak, panie senatorze, nowe pokolenie bierze się do roboty. W tamtym tygodniu rozpoczęliśmy akcję i to nowe pokolenie Małopolan zobaczycie w waszych małych miejscowościach, mówiąc głośno, że nasz głos ma znaczenie, a zmiana jest możliwa nawet tam, gdzie się tego nie spodziewamy. I to pokazuje wieś Raba Wyżna i Jabłonka w powiecie nowotarskim. Bo w polityce nie da się niczego zmienić w pojedynkę. Potrzeba ogromnej ilości ludzi, którzy uwierzą w zmianę. I przestańmy czekać, aż ktoś zrobi to za nas. Albo mówić, że to jest za mało. Bo trzeba robić małe rzeczy, a wtedy te wielkie zrobią się same. Zatem jeżeli faktycznie chcemy zmiany w polityce, to po prostu zróbmy to razem. Dziękuję. Moi drodzy, jedno jest pewne, że właśnie przed chwilą nasi gospodarze z Małopolski, zwłaszcza z Krakowa, zadali kłam tej tezie, że wy jesteście wyjątkowo oszczędni. To nieprawda. Daliście tyle energii, daliście tyle pozytywnej siły, że myślę, że kolejny region przewodniczącego ma duże wyzwanie, bo przypominam, że już w czwartek i w piątek widzimy się na Pomorzu. Nie ustajemy w tej naszej drodze po zwycięstwo, nie ustajemy w naszych spotkaniach. Na Pomorzu dwa otwarte spotkania pana przewodniczącego. To będzie coś wyjątkowego, bo chcemy docenić tych, którzy podobnie jak tutaj w Małopolsce ciężko pracują i mówią, że pomogą nam wygrać. Mówię tutaj o Kaszebach i mówię tutaj o spotkaniu piątkowym w Kartuzach. A dodatkowo już w czwartek o godzinie 17 w Słupsku kolejne otwarte spotkanie przewodniczącego Donalda Tuska, a nasze parlamentarne kilkadziesiąt spotkań w województwie pomorskim. Moi drodzy, zapraszam serdecznie, dziękując wam wszystkim za Małopolskę. Zapraszam serdecznie, bądźcie z nami pod koniec tygodnia, a potem oczywiście 4 czerwca w Warszawie. Widzimy się w samo południe, powtarzamy to wszędzie. Tutaj jeszcze Monika podpowiada, że Warmia, Mazury, poniedziałek i wtorek, później posiedzenie Sejmu, no i później ten najważniejszy wiosenny weekend, 4 czerwca, samo południe, Warszawa. Do zobaczenia. Zamykam posiedzenie klubu.